Dwukierunkowa tabela częstości względnej, jest to przy okazji również tabela rozkładu dwupunktowego, pokazuje dane dotyczące preferencji głosowania w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich w 2010 roku. Mamy w tabeli dane, jak czytamy w treści zadania, jest to tabela częstości względnych, czyli na przykład ta kolumna pokazuje liczbę głosów podczas pierwszego głosowania, ale nie znamy. Liczby oddanych głosów, dosłownie w sztukach głosów, wiemy tylko, jaki był procent całości. Suma całej kolumny to 1, albo inaczej 100%. I widać, że 0,42 głosów w pierwszym głosowaniu, albo inaczej 42%, oddane zostało na Komorowskiego. 36%, czyli 0,36%, głosowało na Kaczyńskiego. I 22% nie głosowało ani na jednego, ani na drugiego. Głosowało na pozostałych kandydatów z listy. W drugim głosowaniu 53% głosowało na Komorowskiego, 47% na Kaczyńskiego, 0% głosowało na pozostałych. Bo w drugiej turze głosowania, jeżeli ma ona miejsce, są tylko dwie kandydatury, więc wszyscy, którzy głosują, mają tylko dwie opcje do wyboru. I wartości z drugiej kolumny, tak samo jak z pierwszej, sumują się do 100% albo do jedynki, właśnie dlatego, że jest to częstość względna. 53 plus 47 plus 0 w sumie daje 100% głosów oddanych w drugiej turze. I pytanie, czy to prawda, że podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku bardziej prawdopodobne było, że głosujący odda głos na Kaczyńskiego podczas drugiej tury wyborów niż podczas pierwszej? No to zobaczmy. Można na parę sposobów przeanalizować wyniki. Spójrzmy na to tak: podczas pierwszego głosowania 36% głosujących oddało głos na Kaczyńskiego, a podczas drugiego głosowania 47% głosujących oddało głos na Kaczyńskiego, czyli było bardziej prawdopodobne, że Kaczyński otrzyma głos podczas drugiego głosowania niż podczas pierwszego. Jeżeli wybralibyśmy losowo jakiegoś głosującego podczas pierwszej tury, to szansa, że głosował na Kaczyńskiego, wynosiła 36%. A jeżeli wybralibyśmy losowo jakiegoś głosującego podczas drugiej tury, to szansa, że głosował na Kaczyńskiego, wynosiła 47%. Odpowiedź brzmi tak. Bardziej prawdopodobne było, że głosujący odda głos na Kaczyńskiego podczas drugiej tury wyborów niż podczas pierwszej.